Witam w moich pytaniach. Tutaj proszę bardzo, pani Ania. Nie czytam daty urodzenia. Czy w najbliższych miesiącach ktoś się we mnie zakocha z wzajemnością? To myślę, że tak do pół roku. Zraniona pani z poprzedniego związku, dużo awantur, problemów. Teraz nowa znajomość, młodszy mężczyzna, widzę do 1 rok właśnie, pierścionek zaręczynowy, podróż związana z nim. Pani w królowej kielichów, spełniona, kochana, ale też to będzie do 7 miesięcy. Do 7 miesięcy tutaj dla pani związek nowy. Młodszy mężczyzna w podróży, prawdopodobnie pani się uda w podróż i tam pani zapozna. Do 7 miesięcy. No, to może być nawet i początek styczeń, luty przyszłego roku. Dzień dobry, chciałam zadać darmowe pytanie. Czy poznam mężczyznę swojego życia, z kim, w którym zwiążę się na stałe? Tutaj pani Agnieszka. Podobne pytanie. Pani Agnieszka, czy pozna mężczyznę swojego życia? Czy w ogóle pani pozna, tak? Teraz to znajomości takie krótkotrwałe, nerwowe. Tu też jakaś przez internet znajomość była. Pani może się zakochać, jest też tutaj koło pani karta świata, może też to być w podróży bądź znajomość internetowa. Tutaj pani będzie kobietą spełnioną, ale też tutaj to mi nie wychodzi tak szybko, bardziej to będzie gdzieś wyjazd. To będzie gdzieś wyjazd właśnie i tutaj pani bardzo możliwe, że w tym na tym wyjeździe pani się zakocha. Też mi się tutaj właśnie tak pokazuje, bo tutaj są miecze, to będą zimowe miesiące. Zima przyszłego roku. Ja bym to tak powiedziała. Dynamiczny mężczyzna też właśnie w jakiejś też podróży. Bardzo podobnie mi tutaj wyszło dla pani Ani i dla pani Agnieszki. No czasem tak wychodzi. Prześladuje mnie, że jestem okłamywana. Non stop wyczuwam to w podszeptach. Jakichś dziwnych gadek. Przede wszystkim w pracy. Wygląda to tak może dziwnie, ale jakbym coś miała w... Jakbym coś miała, a inni chcieli mnie okraść. Proszę zapytać, czy to prawda, czy jest coś, czego nie wiem i czy kiedyś się dowiem. Ewa, nie będę czytała daty urodzenia. Czy ktoś coś przed panią Ewą ukrywa? No jest coś. Jest karta fałszu. Czy ktoś coś przed panią Ewą ukrywa w pracy?
widzę, że pani tak za bardzo tym to się nie przejmuje. Jest jakaś tajemnica tutaj związana z jakąś kobietą, która jest fałszywa. Okaże się tutaj fałszywa właśnie. Pani się nie będzie tym bardzo przejmowała. To jest tajemnica, tak jak gdyby związana właśnie z jakąś kobietą. Tutaj do 3 miesięcy i tutaj tak jak gdyby pani się dowie o tym, że jakaś kobieta ukrywa dziecko. Tak mi się wydaje, że tak jak gdyby oni myśleli, że pani ukrywa jakieś dziecko tutaj. Coś jest z dzieckiem właśnie. Czy że pani ma dziecko, czy jakaś kobieta ukrywa dziecko. Tak mi się tutaj pokazało. Ale to pani się dowie za około 3 miesięcy tutaj, że coś będzie, ukrywa ktoś jakieś dziecko. Oni myślą w pracy, że to może pani. Dobrze. Od bardzo długiego już czasu znajduję się w ciężkiej sytuacji życiowej. Stoję w miejscu, jakbym była zablokowana dosłownie na wszystko, na ludzi, świat, miłość, pracę, z rodziną w konflikcie. Bardzo proszę zapytać karty, czy będzie jakaś poprawa mojej sytuacji życiowej i czy poznam kogoś na związek. Pani Małgorzata, też daty urodzenia nie czytam. Pani Małgorzata jest zablokowana na wszystko. Jaka będzie, czy będzie poprawa pani Małgorzaty i czy pozna kogoś do związku? Tak, pani się odcięła od wszystkich, od całego świata, tak jak gdyby tu jest odcięcie od świata, od swojego miejsca w ogóle zamieszkania i tutaj poprawa sytuacji życiowej i czy pozna pani kogoś. Dużo pani żalu ma w sobie. Pani się odcięła, tak jak gdyby pani nie widziała w ogóle koło pani wszystkich tych spraw i całego życia. Nie widzi pani możliwości. Ale pani się tak tylko wydaje. Pani jest w tej chwili zraniona, rozczarowana, ale jest karta mocy. Jest karta mocy, będzie ciężko to wszystko przełamać. Ale poprzez pracę właśnie do 3 miesięcy, tutaj poprzez pracę to pani się... ta praca da pani moc i ta praca będzie chociaż ciężka, wyczerpująca. Ale tutaj właśnie to pani da siłę, ta właśnie tak jak gdyby praca i poprzez pracę zapozna pani mężczyznę. Na początku tak jak gdyby właśnie będzie też nie za wesoło w tym związku, ale tutaj będzie później tak jak gdyby odnowienie, odrodzenie tego związku. I tutaj, ale to do 2 lat duże zmiany, do 2 lat znajomości, dwóch mężczyzn, jeden dynamiczny, drugi taki podrywacz, do 2 lat tutaj ja widzę zmiany u pani, a teraz właśnie do 3 miesięcy praca da pani siłę i w tej pracy będzie pani miała 2 znajomości, 2 zapoznania tutaj z mężczyznami. Odmieni się. Proszę zapytać kart, jak będą w przyszłości wyglądały moje relacje z Kamilem. Byliśmy w związku 3 lata, czy jest sens, aby utrzymywać kontakt z panem Kamilem? Ewelina.
pani w głowie to już zakończyła z nim relację. No jest blokada. Jak się pani odblokuje, będzie tęsknota, ale jest karta cesarza. Ale znowu przeczekanie. Raczej mi się wydaje, że można spróbować tutaj. Można spróbować, by było jeszcze w tej relacji, w tym związku coś tutaj zrobić. Ale dużo pracy, trójka monet tutaj wychodzi, przeczekać, chociaż on w głowie ma panią jeszcze cały czas o pani myśli, no trzeba by było popracować nad tym związkiem. Jest szansa, że jeszcze będziecie ze sobą. To nie jest do końca zakończone. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie i zapraszam do kolejnej części.